Jakub Małecki, pisarz młodego pokolenia, autor wielu docenianych książek, porzucił pracę bankowca, by całkowicie oddać się pisaniu. Jego książki Dygot, Joseph, Ślady, nominowane do Nike, czy Ostatni Horyzont to bestsellery, które doceniane są też przez krytyków literackich. W poniedziałek spotkał się ze swoimi czytelnikami w biłgorajskiej bibliotece. Jestem ogólnie z natury bardzo mało pewny siebie i gdybym nie miał tych spotkań autorskich, to pewnie wierzyłbym w to, że nikt tych książek nie czyta, mimo jakichś tam, nie wiem, raportów sprzedażowych i tak dalej. I takie spotkania pozwalają mi uwierzyć, że naprawdę prawdziwi ludzie do tego podchodzą bardzo emocjonalnie. Nie wiem, czytają wszystkie książki, czytają po 10 razy w ogóle jakieś takie niesamowite historie, których bym sobie pewnie nie potrafił nawet wyobrazić, gdybym tych ludzi nie poznał osobiście. A takie historie od wiernych czytelników Jakub Małecki mógł też usłyszeć w czytelni biłgorajskiej biblioteki. Jego fani przynieśli ze sobą egzemplarze książek, zadawali pytania. Jakub Małecki przynosi do literatury miejsca, w których dorastał, także ludzi, których znał. Wszystkie te moje książki są dla mnie w jakiś sposób osobiste i nie wyobrażam sobie pisania książek, które by nie miały dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Wiem, że każdy podchodzi po swojemu i są ludzie, którzy piszą książki jakieś takie trochę oderwane od nich i robią to w jakiś sposób taki trochę na chłodno. Ja jakoś mam takie trochę chyba staroświeckie podejście i pewnie szkoda by mi było czasu na opowiadanie czegoś, co dla mnie nie jest jakieś takie ważne i tak dalej, więc te inspiracje są sytuacjami z życia, czymś, co zasłyszałem, zobaczyłem i ja je przetwarzam na potrzeby powieści, żeby to miało jakiś taki oddech książkowy, ale to zazwyczaj są rzeczy, które gdzieś mnie poruszyły w tą czy inną stronę. Dzieliła mnie cienka granica od tego, żeby jednak pisarzem nie zostać, mówi Jakub Małecki. Wychowywał się w małym miasteczku, pracował w banku. W końcu literatura wygrała, stała się celem. Kiedy rzucił pracę bankowca, codziennie wstawał o 6:30 po to, żeby pracować i pisać. Ja sam sobie zrzuciłem ten rygor, bo już nawet żona się zaczęła ze mnie śmiać, że jestem robotem i to było takie trochę niezdrowe, że ja sobie naprawdę wyobrażałem, że jak stanę o 6:40, to już mi się świat zawali, więc staram się do tego nie podchodzić w taki sposób, no może nawet chory i staram się jakoś tak trochę to normalniej traktować, ale to jest nadal tak, że pracuję w takim czasie, w jakim pracuje większość ludzi, która chodzi do pracy na etat. Na szczęście dla czytelników Jakub Małecki ma w planie zajęć też spotkania autorskie. Podczas tego w Biłgoraju opowiadał, jak powstają jego książki, skąd czerpie inspiracje i dlaczego to pisanie jest dla niego ważne. Grupa folklorystyczna Pokolenia działa w Biłgorajskim Centrum Kultury już od 5 lat. Efekty tej pracy to kilkanaście układów choreograficznych. Wyjątkowo pracowita jesień to dobry moment na podsumowanie całorocznej pracy, godziny prób stawiania nowych układów czy doskonalenia technik tańca. Wielokrotnie biłgorajska publiczność miała okazję zobaczyć wypracowane układy choreograficzne. We wrześniu mogli podziwiać również mieszkańcy Mińska na Białorusi. Na zaproszenie Ambasady Polski i Instytutu Polskiego Pokolenia uczestniczyły w festiwalu Białe Skrzydła, który organizuje zespół pod taką samą nazwą. Jest to zespół, który od 20 lat walczy o to, ażeby Polacy mieszkający w Łodecznie i w okolicach pamiętali o swoich korzeniach. Żeby mieli kontakt z kulturą polską poprzez taniec, poprzez... I w dzisiejszym koncercie zaprosimy Państwa do odwiedzenia nie tylko Polski, ale też innych krajów Europy ze sprawą szanownego jubilata, czyli zespołu Białe Skrzydła, ale również gości. Podczas wspólnego koncertu zaprezentowane zostały takie tańce jak mazur, walc, obrazek lwowski, ale też tańce krakowiaków wschodnich, rzeszowskie, chełmskie, lasowiackie i cygańskie. Thank you.
Wizyta na Białorusi to nie tylko udział w koncercie, to również możliwość zwiedzania Mińska ze słynną Biblioteką Narodową oraz Domem Rządu, miasta Mołodeczno, Pałacu Radziwiłłów w Nieświeżu czy Twierdzy Brzeskiej. Wyjazd grupy odbył się w ramach projektów współfinansowanych ze środków otrzymanych od gminy miasta Biłgoraj oraz powiatu biłgorajskiego. No to aż nie do wiary jest, że są miasta, w których nigdy nie byłem z moją estradową posługą. A tak to ma miejsce właśnie z Biłgorajem. Nigdy tam nie gościłem jeszcze, a pora nadrobić to smutne zaniedbanie. I tak właśnie postanowiłem, że 15 listopada o godzinie 18 ujawnię się publicznie w Biłgorajskim Centrum Kultury i powiem Państwu z pełnym przekonaniem o tym, że starość nie jest dla mięczaków. Mam nadzieję, że Państwo będziecie ze mną. Jakbym się miał pokazywać bez Was, no to jest bez sensu. To się tam walnę w pościel i będę udawał, że mi zależy na rzeczywistości. Zatem pamiętajcie, czekam na Was. Stowarzyszenie Biłgorajski Uniwersytet III wieku serdecznie zaprasza na uroczystość obchodów Europejskiego Dnia Seniora pod nazwą Kapelusze mają duszę Senior Eko. Uroczystość odbędzie się 20 października. Wszystko rozpocznie się o godzinie 13.30 zbiórką przy Dworku Modrzewiowym i przemarszem kolorowego korowodu do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Tam o godzinie 14 na sali widowiskowej nastąpi otwarcie oraz wystąpienie burmistrza Janusza Rosłana. Tuż po zapraszamy na prezentację dorobku kulturalnego środowisk seniorskich. Wystąpią zespoły, retrospekcje, gęsie pióro, Złota Jesień, Złoty Wiek, Klub Seniora przy PCK Raj czy zespół ZNP Belferki. Serdecznie zapraszamy 20 października do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Już 21 listopada o godzinie 18 w Biłgorajskim Centrum Kultury wystąpi Eleni. Serdecznie zapraszamy, bilety w cenie 65 zł dostępne są w kasie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Miał być też chłopak. W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej odbył się koncert Kapeli Turobińskiej. Zespół tworzą młodzi ludzie, którzy śpiewają i grają pod okiem prowadzącej kapelę Edyty Prokopiuk. Kapela działa od 2016 roku. Należy do niej młodzież nie tylko z Turobina, ale i sąsiednich miejscowości, takich jak Radzięcin, Wysokie czy Krasnystaw. Czy pamiętasz nasz dom? Ciche narewki brzeg. Polskich słów, tamten ton, głośny sióstr moich śpiew. Trudno zwyciężać, gdy zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już się wiem. Trudno jest ciągle na zamiary się. Podczas koncertu w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kapela Turobińska zaprezentowała utwory związane z historią Polski oraz takie, które nierozerwalnie kojarzą się z polską muzyką i kulturą.
przesmyk, którego szukałem. O, patrzcie, niesamowite. Musimy być blisko. Dziwne, nie rozpoznaję ich języka. Ja bym tu został! Poczekaj, ta podróż dopiero się zaczyna. Wyprawa Magellana do odważnych świat na... I missed you. We need to finish it. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside. Until we don't have a choice anymore. You lied.